Cześć, witajcie, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym moim materiale. Też taki będzie dodatkowy materiał do Huawei Video, gdyż Huawei wprowadził nową, ciekawą opcję do tej aplikacji. Dziękuję, przepraszam was tutaj za, że ten telefon nie jest tak centralny na obrazie, ale znowu mi się coś poprzestawiało, ta kamera. Dobra, o czym mowa? Telefon Huawei Mate 10i, tak, i usługa Huawei Video. Był już o tym materiał pełny, ale dzisiaj pokażę wam jedną opcję tylko. Gdyż wczoraj, czyli 12 stycznia, została wprowadzona nowa opcja. A mianowicie nazywa się to tryb dla dzieci. Po angielsku Kid Hood Mode. Czyli wchodzimy teraz w aplikację Video. Można ją zainstalować oczywiście na innym urządzeniu, innej marki. Robiłem o tym materiał też. Nie? Mamy ekran główny. Po wejściu w aplikację otworzy nam się to. Strona główna. I teraz po tym klikamy moje konto. Ustawienia. I tryb dla dzieci. Bo ja już mówiłem wam o klasyfikacji wiekowej. Nie? Ale do tego pojawił się tryb dla dzieci. Co to jest? Tryb dla dzieci został zaprojektowany dla dzieci do 13 roku życia włącznie. Dostarczył on specjalny wybór treści na ekranie głównym. Czyli na tej stronie, na tej zakładce strona główna. Oj. Nie? Tak? Co to jeszcze tam było napisane? Aby włączyć tryb dla dzieci, należy ustawić unikalne hasło. Zapomniane hasło możesz ustawić ponownie za pomocą identyfikatora konta. Dzienny limit. Tu jest już odgórnie ustalony limit czasu korzystania z aplikacji. Ja nie testowałem tego w praktyce, ale czytałem o tym wieczorem, dzisiaj teraz rano, że po upłynięciu tego okresu trzeba będzie podać hasło, żeby wyjść z trybu i nie pójdzie włączyć nic innego. Dopiero następnego dnia ten tryb dziecięcy zadziała. I pora na sen. W tym czasie nie można korzystać z aplikacji. Czyli jeżeli dziecko ma swojego Huawei'a, uruchomi od 22:05 tą aplikację, to już jemu się pojawi prośba o hasło, żeby wyłączyć tryb dziecięcy. Tryb dla dzieci. I nic więcej nie zrobi. Także fajna opcja, ciekawa dla rodziców. Szkoda, że tego nie można sprecyzować, żeby na przykład 2 godziny dziennie można było używać tego. Albo na przykład od 21 do 8 rano. Nie, no, może zostanie to wprowadzone. Ale na czas nagrywania nie da się tego zrobić. Włączamy i teraz trzeba podać hasło. Ustaw hasło. Ja wpiszę tutaj przykładowe hasło testowe. Ono się będzie składało z 4 znaków. I, E, S, Y. I, T, E, S, Y. O. I teraz ustawiłem. I teraz aktywował się tryb dla dzieci. I co to zmieniło? Zobaczcie, mamy wyszukiwarkę. Oczywiście dzieciak sobie może kliknąć, żeby tutaj wpisać co chce i przeszukać. Ma stronę główną z propozycjami bajek i treści dla dzieci. Tego co widzę, nie ma tutaj za dużo polskich treści, ale z tego co też wiem, to dzieciaki oglądają bajki po angielsku czasami, zwłaszcza na YouTube, coś tam włączą, nie? Także tutaj jest niewykluczone, że sobie niczego tu nie znajdzie. O, mamy ulubione bohaterowie, nowości bez opłat, Dogs, psy, nie, kino familijne, zabawa bez słów, to jest tak zwana zabawa bez słów, to jest tak zwany Talkless. Ja na to mówię. Czyli to są te bajki typu Teletubbies i tak dalej, to są bajki bez słów dla najmłodszych. Nie?
No, no i tu mamy jeszcze moje konto i tu można wejść jeszcze tylko i o, tutaj super promo, żeby mój rodzic mógł coś wykupić, nagrania, kupione treści, przypomnienia, ulubione oraz oglądaj dalej. O tych opcjach mówiłem w pełnym materiale. Ostatnio oglądane ustawienie aplikacji, support, problemy z jej opinią oraz informacje na temat aplikacji. Żeby teraz opuścić ten tryb, to wchodzimy w ustawienia. A jeszcze może wam powiem najpierw, że jak dzieciak ma aktywny ten tryb i teraz sobie wyjdzie z aplikacji i włączy ją ponownie, to mu się ten tryb aktywuje automatycznie. O. I teraz, aby opuścić tryb dla dzieci, to wchodzimy w zakładkę Moje konto. Ustawienia. Tryb dla dzieci. I tu jest wyłącz. Tu jest jeszcze opcja zmiany, zmień hasło, ty można sobie zmienić hasło na inne, nie? Jeżeli nie pamiętasz hasła, to klikamy resetuj. I teraz trzeba wejść na konto Huawei. O, wprowadź hasło do konta, identyfikuj konta Huawei i wtedy jak wprowadzisz hasło do konta Huawei, to będziesz mógł sobie zresetować hasło. Ustawić nowe hasło do trybu dla dzieci. No ja wprowadzam hasło do trybu dla dzieci, żeby go wyłączyć. I teraz mogę wprowadzić nowe hasło, a tryb jest wyłączony. Prawdopodobnie. Nie. To ja wywołałem zmianę hasła. Aby żeby wyjść, to klikamy wyłącz i teraz wprowadzamy hasło. Ja jeszcze mogę pokazać wam, jak wygląda to resetowanie. Więc jak kliknę zresetuj i teraz muszę poza kadrem wprowadzić hasło do mojego konta Huawei. O, ja dobrze, a ja pamiętam to hasło. A jest, mam na koncie Google. Dobra. Tak, ja tutaj literówkę zrobiłem. No i mi nie proponuje. Tak, ja muszę wpisać, może to ręcznie wpiszę i będzie dobrze. Jak nie, to wejdę do menedżera hasłów. Tak, muszę wejść. Wy tego nie będziecie widzieli, także spokojnie, ale ja będę widział, wejdę na menedżer haseł i przypomnę sobie hasło do Huawei'a. To zaczynam nagrywanie i przypomnę, wprowadzę je tylko i wam pokażę, nie? Dobra, jestem z powrotem, zabrałem tylko tą myszkę, wprowadzę to hasło. No już włączyłem nagrywanie, żeby trochę pauza jest włączona. Nie, no dobrze, myślałem, że pauza jest włączona. Dobrze, jest w porządku. Myślałem, że pauza jest włączona. Dobrze, wprowadzam hasło oczywiście poza kadrem. Nie, to co trzeba. Wiecie co? System jest zajęty. Mają problemy z uchwałenia, więc nie będę pokazywał wam. Ale uwierzcie mi na słowo, że jak wprowadzisz, jak klikniesz sobie tutaj, zresetuj hasło trybu dla dzieci, to uruchomisz tutaj logowanie do konta Huawei i wprowadzisz potem nowe hasło, nie? Także nie będę wam zabierał czasu. Wprowadzam to test. Testowe nasz hasło do trybu dla dzieci. O, i wyszliśmy z trybu i mamy normalnym trybie pracuje już Huawei Video, nie? No. No i co ja o tym myślę? Ja uważam, że ten tryb dla dzieci to fajna i ciekawa opcja jest, zwłaszcza dla osób, dla rodziców, którzy mają dzieci i które sobie albo mają swoje Huawei, swojego Huawei ma dzieciak, albo korzysta z Huawei od rodzica.
Chciałbym korzystać z jakichś materiałów niekoniecznie polskich, ale jakichkolwiek materiałów takich bajkowych, nie? Dla dzieci, żeby sobie coś tam można było znaleźć. Robiłem też film o usłudze od Google, a nazywa się to Huawei, nie Huawei, tylko YouTube. YouTube Kids. Ja wam też to mogę polecić, bo to fajnie, tak graficznie ta aplikacja wygląda. I dobrze to działa. Takie animowane, bajkowe, bardzo interfejs taki bajkowy jest, naprawdę fajnie to wygląda i działa. Więc polecam sobie sprawdzić, jest więcej polskich materiałów. Ale postanowiłem dorobić taki materiał 5-10-minutowy, bo wiem, że robiłem pełny materiał o Huawei Video, a teraz pojawiła nowa opcja warta uwagi, więc postanowiłem się wypowiedzieć na jej temat. Nie? Dobrze, także żegnam się z wami. Teraz opowiem wam suchar. Jedna koleżanka do drugiej mówi: słuchaj, moja koleżanka, nie, jak to było? A, aha. Tak, obie siostry chyba mówią do siebie, jedna siostra do drugiej mówi tak: słuchaj, moja koleżanka bardzo zrzuciła wagę. A druga mówi: jak zrzuciła wagę? Dużo? O, dużo, mocno, z 8. piętra. Kumasz? Chodzi o wagę kuchenną, łazienkową zrzuciła. Kuchenną też może zrzucić z 8. piętra, oczywiście. Ale tu chodzi o łazienkową wagę, nie, a nie o kilogramy. O wagę ciała. Dobra, cześć, zakończę panie.